Witam kolegów. Dzisiaj mamy taki inny, specjalny odcinek. Trochę moje takie zdenerwowanie, delikatne, bo powiem tak szczerze, tytuł będzie nieprzemyślane decyzje, które komplikują ludziom sytuację w GMnikach. Powiem tak szybko, o co chodzi. Kiedyś pokazałem na filmie kilka rodowodów, że mogę tam odstąpić jednego z, no, któregoś z tych gołąbków tam zakupionych charytatywnie. Ja tam zakupiłem charytatywnie na aukcji, wylicytowałem. Zgłosił się do mnie hodowca między świętami a Nowym Rokiem, żebym mu odsprzedał jednego z tych samczyków. Uzgodniliśmy cenę. Gołąbek został wysłany, rodowód też. Dzisiaj mamy 4 stycznia, czyli można powiedzieć tydzień. Po wysłaniu gołąbka, gołąbek wrócił do mnie. Zaraz zobaczymy tego gołąbka, jak wygląda. Można powiedzieć, w ciągu tygodnia, 4 dni praktycznie był w pudełku wysyłkowym. Gołąbek jest z Golden Brinsa Inbred. Dlaczego jestem zdenerwowany przykładowo i dlaczego nagrywam ten taki, można powiedzieć, krótki reportaż? No bo nieprzemyślane decyzje. Przede wszystkim jedno, klient sam niepotrzebnie naprowadza się na koszty przesyłki siebie i mnie. Druga sprawa, gołąbek był u mnie uszykowany do rozpłodu, miał porobione wszystkie kuracje, poszczepione i tak dalej. Jak gołąbka wysłałem, no to po prostu zrobiło się luźno na gołębniku, jedna cela była wolna. W automacie zakupiłem ja już innego gołąbka na to miejsce. Nawet pokażę rodowód, jakiego tam zakupiłem. Na to miejsce zakupiłem gołąbka od Jarka Grzankowskiego. To był gołąbek zakupiony na aukcji. Po ojcem tego gołąbka, co zakupiłem, bezpośrednio syn Kitla, a matka to pełna siostra jaguara piotkowego, który poszedł sprzedany, został do firmy. Wiadomo, że to jest gołąb o kilka klas z pochodzenia inny niż ten gołąb, którego po prostu tam odsprzedałem. Wiadomo, że cena adekwatnie też między tym gołębiem, którego zakupiłem, a tym gołębiem, którego zakupiłem charytatywnie i później po prostu koledze za jego inicjatywą po prostu odstąpiłem, no to jest też dużo. No i teraz tak, powiem sytuację, o co tu chodzi. Chodzi o to, że teraz tak. Nieprzemyślane decyzje, nie chodzi o jakieś tam drobniaki, które tam przykładowo były za tego gołębia, czy jakieś tam, że kolega się sam na niepotrzebnie naprowadził na koszta nawet przesyłki, tak samo i mnie naciągnął niepotrzebnie na koszta przesyłki. Ale gołąb wraca do mnie po tygodniu, 4 dni można powiedzieć spędził w tym pudełku. Teraz tego gołąbka muszę tak spróbować, chociaż krótkie badania zrobić, czy nie zaraził się gdzieś, nie chcę obrazić kolegi, że nie ma zdrowia, czy coś w tym stylu w gołębniku, bo nie o to chodzi, ale muszę sprawdzić jego zdrowotność, chociaż rzęsistki i podać mu tabletkę na odrobaczenie. Po 2 tygodniach muszę mu powtórzyć ewentualnie odrobaczenie, bo nie wiadomo, czy ten gołąbek gdzieś tam nie połknął jakiegoś robaka, czy nie połknął jakiegoś jajka robaka i po 2 tygodniach inkubacji ewentualnie się wykluje. I w automacie ten gołąbek, który był gotowy do parzenia, musi przeprowadzić u mnie znowu 2-tygodniową kwarantannę. Nie mogę go wsadzić ani na swoją półkę, bo już półki swojej nie ma. Może być w idealnym zdrowiu jak najbardziej, ja nie mówię, że te, ale mimo wszystko nie mogę go wpuścić na gołębnik, bo już mam gołębie puszczone w pary. Muszę go po prostu gdzieś odizolować i trzymać go 2 tygodnie, ewentualnie odstąpić następnemu hodowcy, który będzie chciał gołębia z takim konkretnym pochodzeniem i takiego gąbka. A dlaczego kolega go odesłał? Pytanie za 100 punktów. Kolega odesłał go, bo gołąbek ma krawat. Dla mnie po prostu no trochę dziwna sytuacja, wiadomo, każdy ma swoje upodobania. Boli tylko to, że hodowca uzgodnił ze mną cenę, oglądał rodowód, a nie chciał obejrzeć sobie gołąbka nawet, żebym mu zrobił zdjęcie czy coś w tym stylu. No i teraz takie mówię, niesmak, gołąbek musi mieć u mnie kwarantannę, muszę zrobić badania.
Mimo wszystko, że tłumaczyłem koledze już po fakcie, jak powiedział, że odeślę tego gołąbka, czy zapytał się, czy może odesłać. Oczywiście powiedziałem, że jak najbardziej. Jeśli no, ma być po prostu dla niego zakup niezadowalający, no to jak najbardziej, żeby odesłał tego gołąbka w tych samych pieniążkach. Pokażę samczyka po nim, syna, bardzo późnego, bo zanim odsprzedałem tego samczyka, tego gołąbka, to uhodowałem sobie dziecko. I mówię, że daje bardzo ładne gołąbki, mimo że on jest z krawatem, ale to jest zimbredowany. I bez pierdzielenia większego otwieramy pudełko, zobaczymy, jak ten gołąb wygląda na daną chwilę. Po czterech dniach, można powiedzieć, w ciągu tygodnia spędzonych w pudełku. Mówię, niepotrzebne mówię. Nieprzemyślane decyzje robią. Nie nagrywaj tu, córciu, przykładowo danych, bo nie będę tutaj, jest RODO i nie będę po prostu robił ani przykrości, ani od kogo ten gołąbek, bo wiadomo, zaraz hejterów będzie 100 tysięcy. Ale samo to sprawdzimy, co to za gołąbek i jak on wygląda. I teraz, drodzy koledzy, gołąbek w ciągu tygodnia. Gołąbek wygląda tak. Jest to gołąbek o numerze. On ma dwie obrączki, bo to jest obrączka z hodowli zarodowej Kamila Kowary. Specjalna obrączka. I tu jest gołąbek PL0225, 21 rok, 9236. Gołąbek jest mocny imbred Golden Prince'a. Powiem tak szczerze, w życiu bym się nie spodziewał, że kolega odeśle tak wspaniałego gołąbka. I powiem tak, utrzymanie, samo to, w ciągu 7 dni, 4 dni spędził w pudełkach. Zobaczcie jego muskulaturę. Gołąbek wczoraj wysłany. Dzisiaj wieczorem dochodzi, wyjmuję go teraz z pudełka. Wtedy też rano go zapakowałem, zaszedł. A jego wadą, jedną jedyną jaka jest, ma krawacik. Po prostu ja rozumiem to, że gołębie zimbredowane mają prawo mieć krawacik. I mówię, przez taką małą wyszedł po prostu niesmak. Pobieram mu tylko wymaz i go puszczę. Pobieram wymaz, to później sprawdzę na spokojnie. No nie lubisz tego, ja wiem. Ja mówię, ja nie oskarżam kolegi, że nie ma zdrowego stada czy coś w tym stylu, ale moim obowiązkiem jest po prostu sprawdzenie, czy gołąbek przyszedł no w takim stanie, jak odjechał, bo ja mu badania robiłem, jak go po prostu zrobimy tylko wymaz z dzioba i wymaz z odbytu. Samczyk jeszcze raz. Przepiękny, jakby ktoś chciał. Samczyka mogę odstąpić ze względu na to, że na tą chwilę nie ma dla niego celi, bo cela została zabrana. Pokażę jeszcze syna jego. Po nim. To jest gołąbek, którego sobie uhodowałem po tamtym samczyku. To jest bardzo późny młody. Bardzo późny. Takie daje już bez krawatów gołąbki. To jest po, no, żadnego piórka nie spierzył. To jest po córce mojego 3-8 i po tym imbredzie Golden Prince'a. Chciałem po prostu zostawić krew i na prośbę kolegi odsprzedałem mu gołąbka, który niefortunnie po tygodniu wrócił do mnie. I jeszcze zanim tam sprawdzę, pokażę ten rodowód. Kolega to ładnie zapakował. Mówię, musimy, drodzy koledzy, robić bardziej przemyślane zakupy, bo w naszym środowisku przez coś takiego robi się tylko niepotrzebna złość, jeden kolega na drugiego. Gołąbek
ma takie pochodzenie. Golden Prince w jego rodowodzie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Także jeśli ktoś jest zainteresowany takim samczykiem, no to po prostu ja szybciutko dla świętego spokoju i pewnie dla ciekawości niektórych odpowiem na pytanie względem czy gołąbek jest wszystko ok. To jest wymaz. Powiem tak, wiadomo, nie będzie tego widać. Musicie mi zaufać na słowo. Gołąbek to jest z kału, znaczy z odbytu. Powiem szczerze, gołąbek był zdrowy, wiadomo, on może weszedł do gołębnika, a może nawet nie był w gołębniku. Ale ja, jako właściciel tego gołąbka, muszę zrobić wszystko, żeby po prostu miał pewność. Teraz mamy tutaj, mogę powiedzieć śmiało i uczciwie, co do rzęsiska, drodzy koledzy, nie ma nic. To albo kolega ma bardzo fajne stado, co mu gratuluję, stada zdrowe, albo po prostu gołąbek nie był z innymi gołębiami, bo nie ma nic. Także oprócz tego jeszcze, że mu dam tabletkę na odrobaczenie, na wszelki wypadek. To jest tabletki, są z DWRD na odrobaczenie i pójdzie do Ancelka. I tak musi iść z powodu takiego, że tabletki, aby coś, to jest z DWRD oryginalne ze znakiem gołąbków, także od DWRD-a na odrobaczenie. Dziobek fajny, czyściutki, szczelina otwarta u góry, pomarańczowy. Także jak mówię, gołąbek ewentualnie może zmienić właściciela, a dla was wszystkich po prostu życzę przede wszystkim bardziej przemyślanych decyzji. Pozdrawiam, dobry lot.